Grzegorz Mniaczewski, witam serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym premii na działalność pozarolniczą, czyli programowi, który cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem wśród rolników, wśród mieszkańców wsi. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o szczegółach tej pomocy, a gośćmi dzisiaj moimi są Marcin Trębacki i Kacper Bzura, doradcy z Agraves, którzy specjalizują się w tym i innych programach pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Premia na działalność pozarolniczą tak naprawdę skierowana jest do tych osób, które chcą troszeczkę z tego rolnictwa się wycofać. O tym, że będzie nabór na to działanie, słyszymy już od dłuższego czasu i tak naprawdę wszyscy zadajemy sobie pytanie, kiedy ten nabór w końcu zostanie ogłoszony. Czy coś panowie wiecie bliżej na ten temat? Tak, może ja zacznę. Witam państwa. Z naborem jest ciekawa sytuacja, bo początkowo agencja mówiła, były pogłoski, że mamy się rozpocząć w listopadzie. Jak wiemy, ten nabór się jeszcze nie rozpoczął. Na ten moment mamy gotowe, opublikowane rozporządzenie, więc możemy spekulować, możemy tu być niemalże pewni, że ten nabór to jest kwestia kilku tygodni i powinien on ruszyć, więc powinniśmy się już naprawdę do tego przygotowywać. Jeśli ktoś chce skorzystać z tej premii, to myślę, że to jest dobry moment, żeby w tym momencie zacząć działać już. W opublikowanym harmonogramie na stronie agencji nabór jest zaplanowany bodajże na luty, więc no myślę, że lada moment tak naprawdę powinien w końcu się zmaterializować. Tak, też tak myślę. Niedawno właśnie wyszła aktualizacja do harmonogramu i tak jak tutaj mówisz, teraz jest to luty. Okej. Wspomniałeś, że mamy opublikowane rozporządzenie do tego działania. Jest też sporo zmian. Jedna z ważniejszych, o których już wcześniej wspominaliśmy, a która też myślę, że jest bardzo korzystna dla potencjalnych wnioskodawców, to umożliwienie skorzystania z pomocy przez osoby, które wcześniej korzystały z podobnych działań. Marcin, czy coś więcej na ten temat można powiedzieć? Tak, już można powiedzieć jednoznacznie, że mogą o pomoc ubiegać się osoby, które korzystały z różnicowania w okresie programowania 2007-2013. Mhm. Takie osoby teraz też są dopuszczone, jest możliwość, żeby składały wnioski i ubiegały się o pomoc. One były wykluczone w poprzednich naborach, z tego co pamiętam. Tak, w poprzednich naborach były wykluczone, natomiast ten nabór dopuszcza, żeby takie osoby po prostu wnioskowały. Mhm. Po poprzednim naszym odcinku dotyczącym premii na działalność pozarolniczą mieliśmy sporo pytań dotyczących możliwości, która istnieje w tym działaniu i to jest możliwość ubiegania się o pomoc przez osoby, które już prowadzą działalność pozarolniczą i są ubezpieczone na tak zwanym podwójnym KRUS-ie. Rozumiem, że ta możliwość pozostaje i tak naprawdę jak ta możliwość działa? Tak, ta możliwość nadal pozostaje. Można rozpocząć, poszerzyć działalność o nowy kod PKD i wtedy musimy też być świadomi, że musimy tworzyć kolejne miejsce pracy. Czyli w tym przypadku mówimy zawsze o tym, że musimy zatrudnić dodatkowego pracownika. Nie możemy pozostać firmą jednoosobową. Tak, jak najbardziej. No, musimy wykazać, że przynajmniej jeden etat kolejny utworzymy. No, oczywiście pomoc, którą będziemy uzyskiwać, nie musi być związana z dotychczasową prowadzoną działalnością. Może to być rozszerzenie całkowicie inny kod PKD, który nie jest powiązany z prowadzoną działalnością. Co też jest na tyle fajne, że można rozszerzać swoją działalność w innych kierunkach. Mhm. Natomiast, żeby w ogóle myśleć o ubieganiu się o premię, musimy też pomyśleć o punktach, o czym we wcześniejszym filmie też państwa nie poinformowaliśmy. Jak w większości działań prowoskich, wnioski podlegają ocenie punktowej, na podstawie której po pierwsze ustalane jest kolejność rozpatrywania, po drugie wybierane są wnioski, które w ogóle do pomocy się kwalifikują. Kacper, czy mógłbyś nam powiedzieć, ile punktów jest wymagane i za co te punkty są przyznawane w tym działaniu? Tak, minimalna ilość punktów, żeby w ogóle myśleć o ułożeniu wniosku, to są 4. Punkty możemy dostać za wiele rzeczy. Najczęściej nasi klienci punktują za wiek. Jeśli mamy poniżej 40 lat, wtedy otrzymujemy dodatkowe z tego tytułu punkty, dokładnie jeden, za wykształcenie. Tutaj jest o tyle to fajne rozwiązanie, że jeśli mamy wykształcenie średnie bądź wyższe, z automatu dostajemy 3 punkty. Niezależnie czy jest ono związane z branżą, w którą chcemy wejść, czy nie. Natomiast przy wykształceniu na przykład zawodowym, na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wtedy wygląda to tak, że ono musi być kierunkowe. Czyli jeśli na przykład chcemy być mechanikiem, powinniśmy mieć szkołę związaną z tym kierunkiem. Oprócz tego punkty możemy jeszcze otrzymać za zatrudnienie pracowników. To jest
fajna opcja dla tych osób, które nie mają odpowiedniego wykształcenia, nie mają wieku, ponieważ tutaj tych punktów możemy zdobyć już dużo więcej, bo za zatrudnienie jednego pracownika tych punktów już mamy na poziomie 5, a minimalnie, żeby zrobić wniosek, jest 4, więc to jest bardzo, bardzo korzystne, jeśli rozważamy właśnie zatrudnienie tych pracowników. Oprócz tego punkty możemy jeszcze otrzymać za innowacyjność. Wygląda to tak, że jeśli kod PKD, który wybierzemy, jego współczynnik w gminie, tak to nazwijmy, jest niski, wtedy otrzymujemy z automatu za to punkty, za tak zwaną innowacyjność. A jak tą innowacyjność badamy? Jak to sprawdzić, czy nasze przedsięwzięcie jest innowacyjne? Tak, to jest ciekawe, bo może nam się wydaje, że nasza branża jest innowacyjna, jednak tutaj agencja przygotowała specjalny kalkulator, który, za pomocą którego możemy to sprawdzić. Czyli mamy gotowe narzędzie, wpisujemy obszar, w którym się znajdujemy, wpisujemy kod PKD i pokazuje nam, czy dostajemy za to punkty, czy nie dostaniemy. Oprócz tego jeszcze możemy otrzymać punkty za tak zwane bezrobocie. Wygląda to tak, że powiat, w którym jest najwyższe bezrobocie w województwie, otrzymuje dodatkowe punkty z tego tytułu. Ja rozumiem, że tu też jest jakieś narzędzie, które pozwala nam tą liczbę punktów, które przysługują za bezrobocie, ocenić. Tutaj powinniśmy się posługiwać tą średnią, tymi danymi przygotowanymi przez GUS. Wiemy, za co możemy uzyskać punkty, wiemy, że nadbieramy wymagane minimum. No i kolejny krok to oczywiście przygotowanie wymaganych dokumentów. I teraz jak wygląda to od strony właśnie formalnej? Czy jest dużo dokumentów, które musimy przygotować? Jakie dokumenty musimy przygotować? No ile to trwa przede wszystkim? Tu może poprosiłbym Marcina, który ma dosyć duże doświadczenie w dokumentach związanych z premią na działalność pozarolniczą. Jeśli chodzi o dokumenty, to przede wszystkim wniosek o przyznanie pomocy i biznesplan. O ile ten pierwszy jest dosyć przyjemny do wypełniania, bo wypełniamy przede wszystkim podstawowe dane beneficjenta, wypełniamy kody PKD, jakie chcemy, pod jakimi chcemy prowadzić działalność. O tyle biznesplan jest cięższy do rozwiązania, potrzeba więcej dokumentów, więcej czasu, więcej wiedzy. Musimy przede wszystkim pisać, co chcemy kupić, za ile, jaką inwestycję chcemy realizować, jak chcemy osiągnąć przychody. Mhm. Czy musimy w biznesplanie rozpisać całą planowaną kwotę pomocy? Tak, jak najbardziej. Jeśli wnioskujemy o daną kwotę pomocy, musimy rozpisać wydatki na przynajmniej taką kwotę pomocy, którą wnioskujemy. Oczywiście można więcej, niemniej jednak mniej nie można. Mhm. Oczywiście bardzo często pojawia się też pytanie kwoty netto czy brutto. No to uzależnione jest po prostu od tego, jaką formę opodatkowania chcemy prowadzić działalności. Zazwyczaj beneficjenci decydują się jednak, że chcą wydawać kwotę netto. Mhm. Ubiegając się o premię, musimy pamiętać również o pewnych obowiązkach, które wynikają z tego, że tą premię uzyskamy. Oczywiście wszyscy wiemy o tych obowiązkach, które były wcześniej, czyli na przykład obowiązek zrezygnowania z ubezpieczenia w KRUS i przejścia na ZUS. Natomiast w rozporządzeniu, o którym wspominałeś, Kacper, pojawił się jeszcze jeden dodatkowy obowiązek dotyczący minimalnego wymaganego poziomu uzyskiwanych dochodów. Czy mógłbyś coś bliżej na ten temat powiedzieć? Tak, wcześniej rozporządzenie nie określało, czy na jakim poziomie musimy mieć tutaj przychody przy tej działalności. Wygląda to tak, no, że wiadomo, jeśli zakładamy taką działalność, powinniśmy wykazywać przychody. Zmiana do rozporządzenia, która weszła w sumie niedawno, mówi nam o tym, że musimy osiągać przychody na poziomie takim minimalnym, który zapewni możliwość funkcjonowania w firmie. Mówiąc tak dokładniej, jeśli jesteśmy na podwójnym KRUS-ie na początku, musimy zrobić tyle, żeby opłacić ten KRUS. Później, żeby te przychody, które mamy, zrównoważyły minimum tą składkę ZUS-owską, plus ewentualnie pracownika, którego zatrudnimy. Czyli tak naprawdę ten przychód musi równoważyć to, co wydamy na to, żeby tą firmę, żeby ta firma mogła funkcjonować. Oczywiście jest to czarny scenariusz, ponieważ zakładamy tak, działalność po to, żeby zarobić więcej. Natomiast gdyby w razie czego nasza działalność nie wypaliła, to musimy pamiętać, że jednak ten pewien obowiązek udokumentowania dochodu istnieje. Jeżeli chodzi teraz o sam ten nabór, który prawdopodobnie będzie ogłoszony w lutym. Wiemy, że PROW obecny dobiega końca. Czy jest szansa, że będzie jeszcze jeden nabór oprócz tego, czy raczej powinniśmy się spodziewać, że jest to ostatni? Możemy spodziewać się, że to będzie jednak ostatnia szansa, żeby ubiegać się o pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Raczej ciężko będzie, żeby ten program jeszcze dalej trwał, więc to
jest ostatnia szansa dla wielu osób, żeby się ubiegać o pomoc. Ja myślę, że też jest to ostatnia szansa w ogóle na tego typu pomoc, bo tak. W nowym programie, w Krajowym Planie Strategicznym, na nową perspektywę chyba już podobnego działania nie przewidziano. Tak. Na razie są to tylko projekty, o których jeszcze nie mamy pełnej wiedzy, jak będzie to wyglądało. Jednak na ten moment nie ma przewidzianego działania, które będzie tożsame z tym, o którym teraz mówimy. Okej. Okay. Myślę, że przybliżyliśmy Państwu kilka ważnych kwestii związanych z bieganiem się o pomoc. Wiem, że nie udało się rozwiać wszelkich wątpliwości. Natomiast jeżeli takowe się pojawią, zachęcam oczywiście do kontaktu z Kasprem, z Marcinem, z naszymi doradcami. Numery telefonów i adresy mailowe znajdziecie za chwileczkę na końcu tego filmu. Ja dzisiaj dziękuję za rozmowę i miejmy nadzieję do zobaczenia wkrótce w innym temacie związanym z dotacjami unijnymi. Tak. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.